oddalenie się od Boga, utrata przyjaźni z Bogiem spowodowała nie tylko przykre następstwa dla samych pierwszych rodziców, ale i dla całej ludzkości, czyli dla ich potomstwa. Zajmijmy się obecnie tym zagadnieniem. Wskutek upadku pierwszych rodziców w świecie pojawiło się bardzo wiele zła. Aby tę prawdę przybliżyć, posłużmy się przykładem. Otóż mogą być rodzice, którzy prowadzą niemoralny tryb życia, trwonią majątek, piją, zachowują się niewłaściwie. Jeżeli dziecko rośnie w takim właśnie klimacie, w klimacie pijaństwa, rozrzutności, to dziecko to bez własnej winy zostanie nieco skrzywione moralnie. Temu dziecku będzie grozić to, że w różnych sytuacjach będzie naśladować swoich rodziców. Niemoralność ojca i matki spowoduje, że dziecko nie będzie miało prawdziwego dzieciństwa, pełnego szczęścia i radości. Podobnie dzieje się, gdy chodzi o nas. Pierwsza para ludzka roztrwoniła nasze dziedzictwo i przez to rodzimy się w świecie wydanym na łup nienawiści, wzgardy i grzechu. Wskutek buntu pierwszych rodziców wszyscy rodzimy się w świecie, który jest skażony przez zło. Jest to świat zwichnięty nieco, jest pełen egoizmu i zła. Rozważmy bliżej, jakie formy zła pojawiły się w świecie, w którym my żyjemy, a które są następstwem upadku pierwszego człowieka. Pierwszym złem, które dosięga każdego, jest to, że człowiek przychodzący na ten świat rodzi się w tak zwanym stanie grzechu pierworodnego. Grzechem tym jest stan oddalenia od Boga, stan braku łaski, braku życia Bożego. Jest to stan braku sprawiedliwości, którą posiadali rodzice na początku. Grzech pierworodny jest pewną sytuacją człowieka przypominającą, w jakiej znalazł się pierwszy człowiek po zerwaniu przyjaźni z Bogiem. Grzech ten dosięga każdego człowieka. Jest pewnego rodzaju smutnym spadkiem, który otrzymał po pierwszych rodzicach. Grzech ten sprawia, że człowiek nie może osiągnąć zbawienia, ponieważ jest oddalony od Boga, a zbawienie jest jednością z Bogiem. Jeżeli ktoś nie zostanie wyzwolony z tego grzechu przez łaskę Jezusa Chrystusa, nie może osiągnąć szczęścia wiecznego. Drugim skutkiem wywołanym przez upadek pierwszego człowieka, skutkiem, który w nas trwa, jest opanowanie przez egoizm. Czyli jest to pewna skłonność naszej woli do kierowania się motywami egoistycznymi. Jest to zatem jakaś niezdolność do kochania Boga i człowieka w sposób bezinteresowny. Wskutek upadku Adama pojawiło się w nas jakieś wewnętrzne rozdarcie. Pragniemy dobra, a nie umiemy go wykonać. Święty Paweł w liście do Rzymian w 7 rozdziale opisuje ten nieszczęsny stan wewnętrznego rozdarcia. Mówi: łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Któż z nas nie przeżył tego wewnętrznego rozdarcia, rozbicia, tego zniewolenia przez narzucające się zło? Ta odziedziczona skłonność do egoizmu popycha do popełniania grzechów. A zatem wskutek upadku pierwszego człowieka pojawiło się w świecie mnóstwo różnego rodzaju występnych czynów. Mówi się, że zło rodzi zło, grzech rodzi grzech. I faktycznie upadek pierwszego człowieka, jego bunt, stał się powodem, że i dzisiaj, we wszystkich okresach istnienia ludzkości, człowiek zaczął odchodzić od Boga, zaczął buntować się przeciwko Niemu, popełniać grzechy zwane grzechami osobistymi,
to znaczy tymi, które dokonywane są przy pełnej świadomości i dobrowolności. Grzech zawsze jest buntem przeciwko Bogu, jest odejściem od Niego, jest wybraniem drogi, która nie zgadza się z pragnieniami Bożymi. O grzechu można mówić tylko wtedy, kiedy jakiś zły czyn, jakaś droga niezgodna z przykazaniami Bożymi wybierana jest przy pełnej świadomości i zupełnie dobrowolnie. Jeżeli bowiem ktoś robi coś przypadkowo, niechcący, nieświadomie, nie zdając sobie z tego sprawy, trudno wówczas mówić o tym, że taki człowiek odchodzi od Boga, że buntuje się przeciwko Niemu, że zrywa z Nim przyjaźń. Nie można nieświadomie, nie wiedząc o tym, niechcący, oddalić się od Stwórcy. Wskutek grzechu pojawia się w świecie bardzo wiele cierpienia. Każdy grzech sprowadza na świat cierpienie. Grzech pojęty jako egoizm i nienawiść zawsze rodzi ból. Grzeszny egoizm, na przykład gromadzenie bogactw przez jednych, sprawia, że inni muszą głodować i nieraz umierać z głodu. Chciwość i ludzka pycha staje się często powodem wojen, przelewu krwi, licznych nieszczęść. Drwiny, złośliwe słowa, poniżanie, wszystkie te grzechy przyczyniają się do tego, że drugi człowiek cierpi. Wydawanie pieniędzy na nadmierne zbrojenie powoduje, że inni nie mają warunków do życia godnego człowieka. Egoizm, zamknięcie się w sobie, staje się przyczyną osamotnienia innych. Grzech rodzi cierpienie. Ale prócz tych cierpień zrodzonych przez naszą złośliwość, obojętność na los drugiego człowieka, istnieje w świecie drugi rodzaj zła, cierpienie fizyczne, które nie zawsze spowodowane jest przez ludzką złośliwość. Michel Quast powie, dlaczego ziarno musi pęknąć, obumrzeć, aby mogło narodzić się źdźbło? Nie wiem i nikt tego nie wie. Gdyby nie było Jezusa Chrystusa, buntowałbym się. Istnienie zła w świecie pozostanie jedną z największych tajemnic. To zło często gorszy ludzi. Chcą, aby Pan Bóg jakoś wytłumaczył się, że w świecie istnieje zło. Michel Quast bardzo słusznie zauważa, mówiąc: nie łudźmy się, nieskończenie więcej ludzi umiera z głodu z powodu wojen niż na skutek trzęsień ziemi i różnych kataklizmów. Dużo więcej dzieci ginie z braku podstawowych warunków niż od chorób naturalnych. Można dorzucić do tego, ile dzieci ginie zabijanych w łonie matki. Może więcej niż umiera po narodzeniu. I Michel Quast dorzuca: człowiek daje dowód jakiegoś straszliwego braku świadomości, o ile nie hipokryzji, gdy oskarża Boga i żąda od Niego zdania rachunku z cierpień zrodzonych przez naturę, a zapomina o tych, które codziennie sam sprowadza na świat, choć mógłby je ograniczyć, a nawet w ogóle usunąć, gdyby zechciał kochać. Tak więc wskutek zamknięcia się człowieka na Boga, wskutek jego egoizmu, pojawia się w świecie bardzo wiele cierpienia. Największym zaś cierpieniem sprowadzonym przez grzech jest śmierć.